Od 26 czerwca do 1 lipca dzieci i młodzież Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny radośnie i pożytecznie spędzały czas w parafialnym ośrodku rekolekcyjno-wypoczynkowym imienia świętego Jana Pawła II w Lubelii. Wraz z księdzem, seminarzystami i animatorami ponad 40 dzieci miało okazję z pożytkiem wypocząć, spędzić czas na świeżym powietrzu, bawić się w gronie rówieśników, a jednocześnie pogłębiać swoją więź z Bogiem dzięki codziennej mszy świętej i biorąc udział w spotkaniach tematycznych. Tak właśnie odbywają się wakacje z Bogiem i jest to świetny sposób na spędzenie letniego czasu, oderwanie się od komputerów, telefonów i przebywanie w bezpiecznym miejscu, mówią organizatorzy. Na koniec odpoczynku, jako podsumowanie tych wspólnie spędzonych dni, każda grupa wybrała ewangeliczną przypowieść o miłosierdziu. Dzieci same przygotowały scenariusz, kostiumy i rekwizyty oraz zaprezentowały je w teatralnej formie. Wszyscy uczestnicy obozu chętnie brali udział w przygotowaniu tych mini wystaw i hojnie dzielili się swoimi talentami i zdolnościami. Chrystus, po imieniu ksiądz Jan, wikariusz katedry Głowskiej. Tutaj razem z siostrą Lidią Ziębowicz, też pracuję w katedrze lwowskiej z dziećmi, z młodzieżą. Przyjechaliśmy, aby razem z dziećmi tutaj zrobić rekolekcję dla nich. I tak jak w tym roku jest rok miłosierdzia, tak również nasze rekolekcje były poświęcone temu tematom. Oczy, uszy, ręce, nogi, miłosierdzie na wzór Boga. To jest hasło tegorocznych rekolekcji. I rekolekcje były poświęcone 7 uczynkom miłosierdzia co do ciała i co do duszy. Jesteśmy na koloniach z Bogiem. Jest to bardzo wspaniale. Codziennie jest msza, konferencja. Dzieci jeździły nad jeziorko. Bawią się, tańczą, skaczą. Także wspaniale, program wypełniony. Bardzo wspaniały program. Naszym głównym tematem tutaj jest miłosierdzie. Dzieci, widzę, że są zadowolone naprawdę z tego wyjazdu. Także ja jako animator mogę pochwalić same dzieci. Oczywiście bywają wybryki, ale dzieci są naprawdę miłosierne, jak to się mówi. Тому що в ній розказується про вчинки милосердя, які якраз є нашою темою. Жінчі в тюрмі і прийшли до тебе. Ви мені зробили. Тоді скажи й тим, що ліворуч. Не тільки нас за наші гріхи, але також за те, що ми... Тебе стема. Бога, всім серцем своїм, всією душею своєю, всією силою. Зов з діяком Володимиром. Найкращий діяком львівської архідіецезії. Він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба. Бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Дякую за перегляд!